Cześć, chwałę zdajmy, radując się śpiewajmy.
Jan Paweł II, co znaczy czuwać, rozważając z nami słowa apelu jasnogórskiego. Mówił, wiek o tym, co znaczy czuwać matka pochylająca się nad chorym dzieckiem. Co znaczy, kiedy lekarz czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem pacjentów, gdy czuwa żołnierz nad bezpieczeństwem granic. Pasterze wiedzą, co znaczy czuwać, pilnując powierzonej trzodzie owczarni. Wszyscy inni byli daleko. Nie byli przygotowani na przyjście Mesjasza. Tak się później przedziwnie składa, że największe prawdy, jakie Bóg chce objawić nam, czy też Jego i nasza najlepsza Matka Maryja, objawia prostym ludziom, pasterzom, Fatimie, dzieciom Grasalet, prostej Perpetecie Subiru, czy wielu innych miejscach. Ci ludzie są otwarci na święcie misterium. W ludziach o tęgich głowach, w dobie komputera, gdzie rozwija się technologia, często trudno przyjąć misterium, które Bóg objawia, tajemnicę, która wpisuje się w celebrację eucharystyczną, kiedy w dni uroczyste, w niedzielę, w dni świąteczne śpiewamy ten hymn aniołów, chwała na wysokości Bogu. Jakże bardzo trzeba łączyć się z sługami aniołów, by oddać chwałę trójjedynemu Bogu. Jest to doksologia, chwała wypowiadana na cześć Trójcy Świętej. Tak było u początków w życiu Kościoła, że ten hymn był tak ważny podczas Eucharystii, że śpiewano go tylko podczas uroczystości Bożego Narodzenia i hymn ten miał prawo intonować tylko. Pokój. Udziel do mieszkańców Ziemi Świętej.
przyjdzie za nim i my też się nie zawiedziemy. Niech On nas prowadzi. Niech te święta będą pełne radości, pokoju w naszych rodzinach. Myślę, że w tym czasie, taki ważny, może też przełomowy w Tobie, chcemy, by nasze rodziny umacniały się, by w centrum Jezus Chrystus był również w naszych rodzinach, by nas łączył, jednoczył. On nas jednoczy również w parafii, bo zawsze jedność gromadzimy się przy ołtarzu na Eucharystii, na modlitwie, to w centrum jest On, Jezus Chrystus. Jeżeli nasza parafia, nasza wspólnota modlitewna wraz z nami wszystkimi przybywającymi spoza parafii, gości, jeżeli ta wspólnota jest naznaczona obecnością Jezusa Chrystusa, jeżeli nasza rodzina jest naznaczona Jego obecnością, to te wspólnoty każdy z nas może być spokojny. Niech Bóg Wam błogosławi. Niech Was zachowuje w zdrowiu, w bezpieczeństwie. Niech daje Wam pokój serca, radość, miłość. Zobaczmy, jak to jest ważne, by dziś sobie uświadomić, że Bóg daje pokój i pokój Bożego chcemy sobie żyć, kiedy władcy tego świata zastanawiają się, jak zaprowadzić pokój, a im bardziej się zastanawiają, tym więcej wojny, zagrożenia. Zwróćmy się z wielką ufnością do Boga, księcia pokoju. Wtedy przyjdźmy z opłatkami do szkół, do dzieci, do młodzieży. Przyjdźmy do ludzi w podeszłym wieku, do chorych, cierpiących. I czasem ludzi w trudnej sytuacji, gdzie życie jakoś nie oszczędzało. Dziś tu z prezbiterium chcemy iść do każdego z Was z opłatkiem, wybaczmy Wam Boże, nie bójcie się tego, wybaczmy Wam Boże, powiedzieć, że Bóg nas kocha, nowonarodzony nas kocha, jest sam. Przyjmijcie to przesłanie, łamiąc się z nami opłatkiem. To jeszcze będzie raz Wam na tym opłatkiem. Tak, jeszcze raz, bardzo Was prosimy, byście w miarę możliwości zostali, podeszli. Mamy czas aż do rana. Chociaż pięknie nam grają panowie z orkiestry naszej na ręce pana kapelmistrza Konrada. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za uświetnienie.